Witam, witam was serdecznie w kolejnej trasie mojej, tym pięknym Renault elektrycznym. Jeszcze zostało nam 460 km. Teraz widzicie co, zmniejszymy do 3 tego trafika, bo tu się robi w mieście trochę korek. No i co, czekamy. Połączmy sobie hamulec ręczny. Dobra, generalnie tak. No to no, bateria jak bateria. Takie napędy, czujniki jakieś fajne ma. Czy ja bym chciał takim jeździć elektrycznym? Myślę, że nie. Chociaż zbiera się bardzo szybko. Do startu ma 57 kW, 566 kWh, także nie jest to mało. Mijany samochód nie wyłapie. Innego samochodu nie wyłapie, ale wyłapie krawężnik. I wyłapie na przykład jakieś tam po prawej stronie rzeczy. Dobra, zobaczę czy tutaj generalnie nam ten sam, ten dźwięk z który łapie. Mam głośniki. Tak jest. Okej, to sobie zmniejszymy tak. Dalej do 40. Prawą stronę nam złapało, widzimy od razu. Dobra, coś się odjebało tu. Jeszcze zrzuciło. Okay. To mój. Nie, ale to może wziąć, to pożyczę ciebie. Oczywiście mocy ma na tyle, że nie jest to jakiś wyczyn powyżej 50 km już tutaj się. Ale jeżeli chodzi o wymijankę, bardzo pięknie jeździ. Dobra. 66 km. Oczywiście redukcja jest na... retarderze, tylko nie wiem czy jest włączony. Aby odzyskiwał tą moc. Czy ja tu retarder mam włączony? Nie wiem, zobaczymy. 462 km, moi drodzy, do końca. Wyciśnijmy trochę tym. Granice żeśmy trzymali.
No tak powiem wam, że... Zaczyna się od 70 mu trochę tak szybciej no jechać. Do 90 możemy tu sobie spokojnie przez te tereny jechać. Jest nawigacja, jest wszystko, także pod górę trochę wiadomo, że mocy mu będzie brakowało. Ale bardzo mi zależy, ciekawi to, jak on tutaj będzie redukował. Jeżeli chodzi o przyspieszenie na... Znaczy redukcję, odzyskiwanie energii. No fakt faktem, że tutaj zobaczcie, już 100 lekko ma tej górki. I nie trzeba tutaj... Ale już baterie widzę, że zeżarło. I to dużo dosyć. Jestem ciekaw, czy jakbyśmy cały czas jechali według przepisów, czy faktycznie byśmy na te 11 godzin dali radę tu dojechać. Zmieniło się oczywiście na 20, czyli to jest system wykrywa znaki. Ostrzega nas, że jest za duża prędkość. Przyspieszymy. Lecimy sobie na Paldalski. Oczywiście chyba to w którym osie jest. Takie zewnętrzne ikonko. I tu mamy... O, automatycznie się włączą? Nie. Wylecimy tu na parking. Mm-hmm.
dobra. To 25 km. Przy tej baterii powinno nam wystarczyć. Nawet na, że tak powiem, przy ostrym piłowaniu. Baterii nam powinno wystarczyć. Dociśniemy. To jeden. No i teraz mam dwie wpierdolą, zobaczyć. 2-1 albo 4-1 albo 4-2. Zara, Polaczki osiądą na laurach i zobaczysz, jakie szmaty wpuszczą dwie. Dobra, 96 km. O, połowa baterii. Dobra, ciśniemy sobie tutaj, żeby pogodę nam. Dobra, więc sobie... Autostrada, to możemy sobie wcisnąć. I tak szybko nie... Polecimy. Nie jest źle. No ale to pod tą górę to idzie, ale też i bateria schodzi. Nie będziemy czekali, bo nam się nie ładuje. Dobra, odpalamy pełną moc teraz. Lecimy tutaj przez Niemcy. Nie przez Niemcy.
Dobra, lecimy, ciśniemy gaz w podłogę, znaczy bateria w podłogę raczej, bo tu 12 km zostało. A nie, co mogę wam powiedzieć, to to, że... Wydałem też by można było jechać. No nie źle. Tam powinniśmy na rezerwie dojechać 6 km. No i tak krótka ta trasa, doskonale, moi drodzy. Ale to nie ma to jednak jak swojego mana mieć. My jesteśmy w tym momencie w Szwajcarii? Chyba tak. W Curychu, czyli dokładnie cali Szwec, czy w Szwajcarii. O, jak on się tutaj nam rozpogrzewa. Niech nam się grzeje. No to, z wami się żegnam i do następnej trasy.